ty. Prosisz mnie o takie rzeczy o godzinie 8 rano, gdzie w nocy mieliśmy akcję pająk. Pokażę wam, jak kobieta liczy pieniądze. Patty ma problem z rachowaniem. Jedno zero więcej i z 5000 robi się pół bańki, albo 500 000, albo 50 000. Prosisz mnie o takie rzeczy o godzinie 8 rano, gdzie w nocy mieliśmy akcję pająk. Albo akcję robak, w sumie nie wiem. Zaraz się zgubię, ale dobra, zatrzymam się na tym. No i w sumie północy nie przespaliśmy, więc jak ja teraz mogę logicznie myśleć, powiedz. No nic, faktycznie walczyliśmy z... No nawet nie wiem z czym, bo nie było tego widać, ale wiem, że było. No i dorwała nas choroba popromienna. To zresztą widać. Także dzisiaj je już posmaruję, żeby nie było przypału. Także witamy was w kolejnym dniu w regionie Uluwatu. Lecimy zaraz na jakieś śniadanko i potem dalej zwiedzać i oglądać klify, które tutaj są. A few moments later. Okej, okay, mały pit stop, aby wypłacić hajs. I kupiliśmy... Bang bang! 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 A few moments later. Yes? Okay. Okej, chodź. No idź tam. Wybierz sobie. Hello. Okej. Trzeba to mam zapłacić? Nie wiem, no weź sobie łyżeczkę. Okej. No, także widzicie, jedzenie domowe. Wchodzisz do różne rzeczy fajne. Chodzisz do kuchni, nakładasz sobie co chcesz w sumie. No to są jakieś tam nudle z warzywami, wiadomo. Są na pikantno zrobione, więc też trzeba zauważyć czasem, czy jest ta papryczka, czy jej nie ma. To jest kurczak z kukurydzy. Jest zarąbisty, pyszny. Natomiast jest też tak przesiąknięty olejem, że myślę, że nam się krzywda nie stanie. Darek ma makrelę taką smażoną. Też na ostro dosyć. W sumie nie wiemy, co to jest. A teraz zacznę. Podsumowując, zapłaciliśmy 41 tysięcy... Czyli 10 zł. Czyli 10 zł za te dwa dania, które widzieliście i dwa świeżo wyciskane soki z pomarańczy. Jaki będzie tego finał? Wiemy się następnego dnia. Ale jest pyszne jedzonko, tak. Dobra, było super. Przyjechaliśmy do... Prawie jak w Hollywood. Wjazd tutaj kosztował 30 tysięcy. 15 za osobę. Także no, potwierdza się, że nawet za wjazd na... No, zaraz zobaczycie na co, trzeba zapłacić. Trzymaliśmy się niedaleko Uluwatu. Z racji tego, że jest tak ciepło, pomyśleliśmy, że skoczymy sobie na basen. Znaleźliśmy takiego fajnego spota. Teraz wam pokażę.
schody. Schodów, milion jest. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Uluwatu Beach, żeby zobaczyć Mekkę surferów, czyli jedno z ich ulubionych miejsc ze względu na duże fale i fajną linię brzegową. Miejsce też to charakteryzuje się bardzo dużą ilością knajp z widokiem na zachód słońca oraz fajnym miejscem, gdzie ten zachód słońca można zobaczyć. Jeżeli już Wam się uda pokonać te milion schodów po drodze oczywiście, to myślę, że jest to warte Waszego wysiłku. A few moments later. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. To jest zapach dupy. Wcale nie ma się co śmiać, bo dupa po walisku znaczy kadzidełko. Czyli mówiąc krótko, wszędzie czuć dupę. Dupa. Pięknie. A my idziemy jeszcze wyżej. Czemu nie? Next day, later. Dzień dobry, kamerka i drugi. O Jezu, dzień dobry, dzidziu. Jejku. Dzień dobry, nie wyciągam nawet pazurki. O jejku, ty się bawisz. Godzina 6:30, my się powoli szykujemy i wyruszamy na Nusa Lembongan. Przyjedzie po nas nasz grab, który wiózł nas z lotniska. Dogadaliśmy się z nim, że tak powiem, poza. Bilety będą nas kosztować około 300 tysięcy za osobę. Jest dobra pogoda, dobry dzień się szykuje i mam nadzieję, że nie będzie bujać na łódce. Oho Surf Camp, bo w tym miejscu właśnie jesteśmy. Jak najbardziej możemy Wam polecić z kilku względów. Po pierwsze, jest naprawdę cicho i można się zrelaksować. Po drugie, jak widzicie, okoliczności przyrody i samo miejsce jest po prostu przepiękne. Są takie bungalowy, domki, są też pokoje w tym momencie. No i mamy taki piękny basen plus świetną obsługę, gdzie można coś sobie zjeść. No i generalnie, tak jak mówię, no nie ma na co narzekać. W każdym domku jest klimatyzacja, więc w sumie tylko to, co nam było potrzeba. Najbardziej, no bo niestety pogoda i temperatura jest taka, że nie da się tutaj spać fizycznie. Przynajmniej my nie potrafimy przy takiej duchocie. Może Was zastanawia, ile domki kosztowały. Domki kosztowały w okolicach 100 zł. Także fajna cena na dwie osoby. Ale tak tutaj jest. Za bardzo mało możecie mieć bardzo wiele. Także zaczynam się po prostu tutaj coraz bardziej podobać.